kochani, jesteśmy dzisiaj na rynku w Tarnowie, a ze mną i z Państwem zespół Hideaway, który jest już Wam chyba dobrze znany. Pograliście gdzie ostatnio? Na Juvenaliach i na pikniku, też na Stadionie Błękitny, tydzień później. No tak, o tym mowa już, to Kasia, powiedz mi, jak było. To tak, na Juvenaliach wielkie zaskoczenie dla nas, duża scena, znani muzycy, mogliśmy z nimi porozmawiać. Profesjonalna obsługa, mnóstwo akustyków, sprzętu i poznaliśmy kilka tarnowskich zespołów, więc dla nas doświadczenie nowe. A mogę się zapytać, jak doszło do tego, że występowaliście na tak dużej scenie? Kto Was zaprosił? Czy sami się staraliście o to, żeby zagrać? To wszystko zaczęło się, usłyszeliśmy w radiu o przeglądzie tarnowskim na Juvenalia tarnowskie właśnie i wzięliśmy w nim udział i wygraliśmy. O, no to gratuluję, gratuluję. Dawid, drugi koncert, powiedz mi, jak było? Drugi koncert też był wspaniały, zagraliśmy też na stadionie właśnie obok Juvenali. Zostaliśmy właśnie zaproszeni, żeby zagrać. No, było świetnie. Mieliśmy przyjemność rozmawiać chwilę temu i wiem, że zespół miał inny skład. I zastanawiam się, co się stało, że jest o jedną wokalistkę mniej. Tak czasem w życiu jest, że ktoś odchodzi, ktoś przychodzi. Przyszedł Wiktor, nowy basista. Druga wokalistka no, odeszła po prostu. Dla zespołu trzeba poświęcać czas, próby, wyjazdy. Trzeba mieć do tego serce, no niestety. Nie każdy to ma. Takie zmiany też umacniają troszeczkę zespół, takie więzi między wami? Powiem tak, dawniej było jak było, różniliśmy się strasznie wszyscy, a teraz właśnie tak teraz jakoś jesteśmy bardziej zwartą paczką. Dogadujemy się lepiej, nie ma problemów, które były zbędne dawniej. Teraz jest po prostu dobrze. O. Oby tak było dalej. No to jak mamy nowego członka zespołu, to ja ci muszę, chłopie, pozaczepiać. Chodź o tu. Nie bój się, ja dzisiaj nie gryzę. Dzisiaj tylko mówię. Wiktor, powiedz mi, jak to się stało, że się znalazłeś w Hideaway? Jak to się stało? Pomyślmy, Kaśka do mnie napisała na Facebooku, że szukają basisty. No to co, zdecydowałem się, że może jednak spróbuję i pojechałem na próbę i jakoś to tak poszło. A jak długo już jesteś? Od marca, tak, od początku. A na ilu koncertach byłeś? No, trudno policzyć. O, czyli sporo ich było, rozumiem. Już było ich, tak. No i jak ci się podoba zespół? No, jak dla mnie bomba. No, tak. Z tobą jeszcze lepiej pewnie, nie? Na pewno. Dobra, kochani, jedna płyta już jest, którą mam w domu. W domu jest opakowanie. Płyta leci w aucie. Bardzo fajna, już to mówiłam wcześniej. A co z następną? Bo ja bym chciała usłyszeć Was jeszcze więcej. To jest tak, odkąd co jest nowy skład, pracujemy już trochę inny typ piosenek. Bardziej troszkę mocy chcemy dać w tych piosenkach, bo pierwsza płyta była dla mnie przynajmniej bardzo spokojna. No ma też taka zróżnicowana, bo tam nie da się skonkretyzować, jaki to jest gatunek muzyczny. Teraz mi się wydaje, że bardziej uderzyliśmy w gitarowe brzmienie i w reggae. Tak już bardziej się określamy i trochę właśnie tu jest coś nowego. Mamy jedną taką piosenkę bluesową, tak delikatnie. Na razie jest gotowych 6 piosenek, a ja myślę, że na płycie znajdzie się około 12. Jedziemy już za niedługo do studia nagrać pierwszą część płyty, bo to chcemy sobie tak podzielić. I myślę, że jak dobrze pójdzie, to w następnym roku, albo jeszcze pod koniec tego, będzie można już usłyszeć. A kto teraz pracuje nad tekstami? Bo wcześniej robiłaś to z koleżanką, która była, tak? Teraz wszystko spoczywa na tobie? No tak, ja się w tym dobrze czuję, mi to, nie, no, głupio tak mówić, ale mi to jakoś wychodzi. Ja po prostu w tych tekstach dalej daję... Indywidualistka. Się... Tak, daję z siebie wszystko. Ja jakoś wolę mieć nad wszystkim pieczę, o nie. A chłopaki, muzyka, bo muzyka należy do Was. Kto ma coś do powiedzenia? Najwięcej do powiedzenia. To znaczy, co do muzyki, to każdy coś daje od siebie oczywiście. Coś komuś nie pasuje, nie wiem, coś jest nie tak, no to zmieniamy. Każdy mówi, wyraża swoje zdanie oczywiście, nie? Ten, tu, gitara nie tak, nie? No to zmieniam, nie? Bębny komuś nie pasują, no to zmieniamy, nie? Dobra, kto najwięcej krzyczy? Kto najwięcej krzyczy? Kasia. No, oczywiście Kaśka. Nie, bo ja jestem nerwowym człowiekiem po prostu, jak mi coś nie pasuje i... Dynamiczny. Nie, ja po prostu lubię, jak wszystko jest dopięte na ostatni guzik. Jak nie lubię się po prostu denerwować, żeby mnie ktoś, nie wiem, ochrzanił za coś. Ja po prostu muszę mieć wszystko. Jestem trochę idealistką, więc może dlatego... Jesteś wokalistką i menadżerem.
Tak, mam taki podwójny etat w tym zespole, nawet potrójny można powiedzieć. Dobrze, że otworu nie robisz. Dobra, powiedzcie mi, gdzie nagrywacie tą waszą kolejną płytę? Jakie to jest studio? Jak ktoś was tam zaprosił, czy sami szukaliście? Nagrywamy w tym samym studiu co pierwszą płytę, tylko już bardziej w samodzielnym zakresie. Nad wszystkim decydujemy my. Nikt nam po prostu nie grzędzi nad głową i mówi nam, co mamy robić, jak ma być, tylko po prostu my sobie sami idziemy wtedy do studia, kiedy tam jest wolny termin, kiedy nam pasuje. I to jest dla nas takie już też nowe doświadczenie. Wiktor i Michał będą pierwszy raz w takim studiu, więc dla nich to jest w ogóle coś nowego. Ja myślę, że ta płyta już będzie nasza, taka naprawdę nasza. I... A tamta nie była? Znaczy była, no była nasza, ale wszystko było robione w takim szybkim, ekspresowym tempie i ja słuchając tej płyty. Ktoś słucha tej płyty fajnie, nie? Ja widzę w niej dużo błędów, na przykład swoich. Nie mówię o innych, tylko swoich, które na następnej płycie na pewno będę chciała poprawić. Czyli ta druga płyta będzie takim twoim dzieckiem, tak? Tak, już nie wspólnym, że no z Martyną jak kiedyś, tylko już moim. Okej, dobra. Jest kawałek, który odniósł bardzo duży sukces. I będzie taki kolejny, jak myślicie? Ja myślę, jest kilka nowych piosenek, naprawdę dla mnie bardzo też ważnych, które opowiadają naprawdę o takim trochę uniwersalizmie. Każdy się do nich dopasuje, swoje te słowa czy tam muzykę. Ja myślę, że dwie albo trzy piosenki z tej płyty osiągną może nawet większy sukces. Głupio tak mówić, ale są... Tak mamy, nawet sami sobie mówimy na próbie, że te piosenki za każdym razem, gdy przynoszę nową piosenkę, jakaś jest lepsza od tamtej. Przynajmniej w naszym mniemaniu. Wydaje mi się, że myślenie typu, że coś będzie lepsze, że to jest negatywne, to nie jest do końca tak, dlatego że widać, że widzicie swoje błędy i macie tą świadomość, że ty masz tą przede wszystkim świadomość, bo powiedziałaś, że widzisz swoje błędy, tak? Że możesz teraz coś zrobić lepiej, tylko większy plus. Widać, że zdobywacie doświadczenie. To nie jest tylko moje zdanie. Chłopaki mają takie, myślę, mają takie samo wrażenie, że gdzieś jest coś, co mogliby dodać, zmienić albo nawet lepsze zrobić. Naprawdę, jak teraz będziemy mieć więcej czasu na te, załóżmy, 6 czy 5 piosenek, które nagramy na pierwszy rzut i będziemy mogli, nie wiem, dodać solówki, chórki, przejścia różne. Każdy będzie mógł dodać coś od siebie, jak mu się będzie najlepiej wydawało, a wtedy goniliśmy z tymi piosenkami, nie mieliśmy tego czasu i no. Ja mam nadzieję, że się na mnie nie obrazicie, ale jest taki dziennikarz, który powiedział kiedyś fajne zdanie do zespołu. Jesteście gówniarze, a jesteście tak zdolni, że za to was nie lubię. Ale tak serio teraz, bo wy macie, jesteście w przedziale wiekowym jakim? 17? 18? Coś koło tego? Ja, no głupio mi tak mówić, nie? Ale mam 19 lat, a najmłodszy... Czyli jesteś jeszcze gówniarz. No tak, najmłodszy mam 15 przecież naszego zespołu. No to powiedzcie mi, jakim cudem wy będąc takim młodym zespołem i tak młodymi ludźmi, tak szybko się wybiliście, bo skąd wy jesteście? Wy jesteście z Jodłowej. Znaczy, no trochę, znaczy dwóch jest pizza, dwóch z Jodłowej, a ja jestem... Ale czyli mieszanka teraz, wydowska. Teraz już mieszanka, ja jestem z Lubczy. No po prostu, no. Jak wy się wszyscy razem znaleźliście? Po prostu ja chodziłam sobie do liceum, do pizna. I tam wtedy zaczęło się takie moje pisanie piosenek i parę koleżanek mi powiedział, weź nagraj to na YouTube, wrzuć, zobaczymy co ludzie powiedzą. No i nagrałam kilka piosenek, bałam się trochę, ale przyjęli to w ogóle ludzie z okolicy bardzo fajnie, mi się to podobało. No i napisał do mnie Dawid, żebym wpadła do nich na próbę, że mają zespół, żebyśmy czegoś nie popróbowali. To był styczeń 2014 roku. Takie było wtedy zimno, ale się przyjechałam obie autobusem, nie mogłam w ogóle trafić do Dawida. I od wtedy coś się zaczęło. Przyniosłam pierwszą piosenkę, której w ogóle już nie gramy, w ogóle ta pierwsza piosenka to masakra. No i to jest też, teraz widzimy, nagrywaliśmy pierwsze piosenki wtedy, które wydawały się nam wow, super, co to nie jest? A teraz z takim, Jezus, jak mogliśmy to grać? I więc... A nie brakuje ci tego drugiego głosu? Ci, którzy nas słyszeli wcześniej, no mówią, no czegoś tam brakuje, no ale... Ale masz teraz taką poprzeczkę troszkę wyżej. Tak mi się wydaje. No tak, ale ja myślę po sobie, no nieskromnie, ale daję sobie radę. Ja się nawet trochę lepiej czuję sama na scenie. Wiem, że mogę sobie pójść tam, zawołać do ludzi, a drugi wokal jakby tego nie robił, trochę głupio, nie? Tak samemu się wybijać, jak na froncie być. I potem powiedzą, że ona jest na froncie, a druga nie. Ja myślę, że to będzie całkiem trochę inny Hideaway.
niż to, co mamy na płycie, chociaż gramy piosenki z płyty, tylko... Bo to jest kolejna transformacja zespołu, bo wcześniej był zespół Xero. Znaczy Xero. Zespół... Były zmiany, jest też zespół był... Hideaway i znowu są zmiany. Ja myślę też, że ten zespół, który mamy teraz, będzie bardzo długo. Że to jest właśnie teraz, w końcu jest właśnie to, ten skład, który powinien być. To może będzie wredne z mojej strony, ale widać po was różnicę, bo jesteście troszkę inni. Weselsi, bardziej uśmiechnięci. To jest ta zmiana, czy coś się zmieniło więcej? Czy w końcu uwierzyliście w siebie? Ja myślę, że każdy z nas trochę już podrósł do muzyki i w ogóle zmiana w zespole. Nie kłócimy się, wiadomo, są małe sprzeczki, czy o piosenki, czy o coś. Ja się na nie wkurzam, bo śmieją się tak czasem, że ja jestem ich taką, mają mamusię, ona ich wozi. Oh yeah. Ona tak, mam sobie 5 synów, no śmieszne. Ja się tak do tego nie przypisuję, ale trochę muszę mieć nad nimi, jakby, bo jestem trochę za nich odpowiedzialna, bo jednak ja jestem najstarsza. Chociaż czasem oni mi pomagają, bo raz miałam taki przypadek, że prawie nie wystąpiłam i naprawdę pomogli mi i mogę na nich liczyć. Nowa płyta, która ma być, tak? Kawałek, który najbardziej zapadł ci w pamięci, który jest twoim ulubionym, to jaki? Myślę, że jest to piosenka pod tytułem Jestem, ponieważ w tej piosence pokazujemy tak naprawdę, jacy jesteśmy. Co jest bardzo dobra aranżacja muzyczna, moim zdaniem oczywiście. Odnoszecie się z takich swoich uczuć jako zespół, tak? Myślę, że tak. Dawid, jest was 5 osób w zespole, nie? To jest tak, że każdy z was jest inny, czy są też takie podgrupki, że ktoś się lepiej z kimś dogaduje? Myślę, że jeśli chodzi o muzykę, to właśnie dlatego gramy razem, że lubimy te same gatunki muzyczne i w tych się odnajdujemy. Czyli jakie? Reggae, rock. Ja chciałam jeszcze zapytać o waszego Facebooka i wasze portale społecznościowe. Gdzie was możemy zobaczyć? O, to powiem, dobra. Fanpage został przywłaszczony, ten pierwszy, przez byłą wokalistkę i my nie mamy po prostu do niego dostępu. Założyliśmy nowy fanpage, bo chcemy się kontaktować z ludźmi. On jest trochę inny i zmieniliśmy charakter na charakter. Hideaway piszę też z małej litery, żeby nie było trochę porównania z starym fanpage'em. Jest to dla nas trochę przykre, że nie możemy nawet usunąć czy usunąć informacji z starego fanpage'a, na którym widnieje moje nazwisko, Dawida czy Bartka. Jest to, próbowaliśmy wieloma środkami kontaktować się przez wielu ludzi. Niestety nie dało to skutku. No i cóż, jest fanpage Hideaway z małej litery. Na nim są aktualne rzeczy, bodajże ostatni wpis z 9 czerwca. Tak. Kawałek z koncertu Żydłowej. Po prostu ten fanpage prosimy lajkować, jeśli ktoś chce nas zalajkować. Ja już nie stary, bo my się staramy, my jeździmy na koncerty, ludzie chcą nas posłuchać, a lajkowany jest stary fanpage, bo ludzie niestety nie wiedzą, co, jak jest. A strona? Strona internetowa w budowie. W budowie. Ale jest. Jest. Rozumiem. Jest i będzie więcej. I będzie wkrótce już na pewno gotowa. Okej. Co mi zaśpiewacie? Coś nowego, czy coś z płyty, która już jest wydana? Właśnie dzisiaj już zostawmy tą starą płytę, ten stary Hideaway. Czyli zaczynamy nowy Hideaway. Tak. Z nowym kawałkiem. Tak, właśnie, o którym mówiliśmy, czyli Jestem. Dobrze, no to zapraszamy. Ta-ta-ra-ta-tam. Jestem i co mam powiedzieć jeszcze? Znasz prawdę nareszcie, co się stało i co mogę i co jest. Prawdy nikt nam nie zabroni, przesteśmy do tego wręcz stworzeni na zawsze, na wieki i tak już. Jestem, mogę to powiedzieć wreszcie, nareszcie oddycham z ulgą, że mogłam wszystkiego dowiedzieć się. Prawdy tak nam było mało, wiele nas to kosztowało, by znów przy sobie być. Ile jeszcze nam pozostało, w życiu tak nam bywa mało, miłości, szczerości tak już. Jestem i w końcu wiem nareszcie, kim tak naprawdę jesteś i co możesz ze mną. I co możesz ze mną robić już? Jestem.
mogły ranić nas znów. Ile jeszcze nam pozostało? W życiu tak nam bywa mało. Miłości, szczerości i tak już jestem i mogę to powiedzieć wreszcie, kim tak naprawdę jesteś i co możesz ze mną robić znów. I co możesz ze mną robić już. Kochani, ja wam bardzo dziękuję za rozmowę. Było mi bardzo miło, że mnie nikogo nie pominęła.